Dobra, jazda. Dreamhack Masters Summer. Kolejny dzień. Jeżeli dobrze liczę, jest to 8 dzień rozgrywek grupowych. No i w kolorze niebieskim Mikołaj Lazar Ogonowski z drużyny X-Komago. Mikołaj oczywiście jest w tej kamerce po lewej stronie. W tej niebieskiej ramce oczywiście. A Wania to rosyjski zerk. W kamerce czerwonej po prawej stronie jest chyba jakaś żółta bluza. Jest fotel gamingowy, sławki gamingowe. Wszystko jest gamingowe, bo to gamer profesjonalny. Ale obecnie niestety Wania bez drużyny. Wania jest w sumie groźnym zawodnikiem. Potrafi pokonać czasami właśnie takiego zawodnika, którego teoretycznie nie powinien pokonać. Także stać go na wszystko. No to wszystko jest możliwe, jak to w Rosji. Iwan Czepurnow. To jest Wania, 19 lat ma. No i aktualnie... O, proszę, nawet nam tu wyświetlają grupę, gdzie ja tam zerkam na boczny monitor. Wszystko widać. Klem bezbłędnie. Elazer bezbłędnie. No tam może stracili obaj jedną mapę, ale... Generalnie wszystkie pojedynki do tej pory wygrywa Polak i Francuz w tej grupie, a reszta graczy już ma jakieś straty. Wania jest na czwartej pozycji i oczywiście ma dwie wygrane, dwie przegrane. Mam nadzieję, że po tym meczu utrzyma się nieskazitelny rekord Elazera i będzie on graczem, który awansuje z pierwszego bądź drugiego miejsca. Mecz na Klema jest ostatnim, jaki ma podobno Elazer zagrać w tej grupie. Jak spojrzycie oczywiście na dół tabeli, no jest też Krystianer. Krystianer w tym momencie, bo to jest grane niestety w tym samym czasie, gra z Blajem. Więc jestem ciekaw, jak mu tam z tym Blajem pójdzie. Ale niestety, no może być ciężko. No i oglądajmy właśnie, czy Elazer zacznie dobrze, czy niedobrze, czy będzie nerwówka, czy może z górki. I oczywiście przyglądałem się trochę statystykom historii Elazera i Wani, no i bardzo, bardzo dobrze tutaj wygląda Mikołaj. Powinien po prostu Polak tutaj swojego rywala zmiażdżyć. A jeszcze w sumie raz to kliknę, wywołam, bo pamiętam, że na kilka pojedynków chyba tylko jeden wygrał Wania. Ale jeszcze raz sobie tutaj to wywołam. No, tutaj oczywiście w rozgrywce mają miejsce absolutnie standardowe zabiegi, czyli obaj zajmują szybko trzecią bazę. Nawzajem tutaj te zerglingi powiedzmy, że się trochę atakują, ale to jest tylko po to tak naprawdę, żeby zobaczyć, co gra rywal. To są zwiadowcy, a nie jakiś oddział atakujący. No i tak jak wspominałem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wygranych ma Elazer i dwie wygrane ma Wania. Także jest spora różnica na korzyść Polaka. No ale w ostatnim czasie Wania ma naprawdę ładną formę w Divizji, więc kto wie. Niby umiejętności ma dużo większy Polak, albo raczej, no może sporo większe powiedzmy. Ale Wania jest takim właśnie trochę człowiekiem wytrychem i potrafi czasami przygotować naprawdę niezłe ataki. Tymczasem jednak to Polak będzie atakować. To Elazer morfuje Bejny na godzinie 9. No i już właśnie się zbliża do przeciwnika. Trzecia baza Rosjanina się właśnie wybudowała. Ale spokój. Myślę, że Elazer woli poczekać na własne Bejny albo może w jakiś inny sposób chce zaskoczyć przeciwnika. Ciekawe, że tutaj jeden Bejnik teraz tak podszedł sama, nie dwa. No ale taka wymiana nie interesuje Polaka, bo to nie byłaby wymiana dająca cokolwiek, więc chyba lepiej faktycznie nie brać i użyć Bejny do obrony. No i Elazer przechodzi w Lair, czyli będzie oczywiście rozwijać się trochę technologicznie. Na razie to Wania w sumie robi obrażenie ekonomiczne Polakowi. Cztery drony, no. Trochę złapał. Trochę nieprzyjemna sprawa. Ja tu robię też pewne testy na produkcji, więc chwileczkę. O, ale chyba teraz jest lepiej. Dobra. Małe zamieszanie. Cały czas nic niby wielkiego. No ale oczywiście jakby Elazer popełnił jakiś błąd, no to już by się zaczęło robić ciepło. O, chociaż... A nie, to jest okej. Okay. To jest chyba Bailing Polaka. Dobra, uff, wyglądał na czerwony. Co naprawdę jest Bailing Wani? Czemu on nie eksplodował na tych dronach? Miał cztery drony do wzięcia. Okej. Okay. Lazer planuje chyba zagrać Mutaliski, natomiast Wania nie odpuszcza presji zerglingowej. Myślałem, że ten etap nas tak trochę już ominął, ale no jednak, można przycisnąć w niespodziewanym momencie.
mimo wszystko. Dobre bejny lasera i w sumie to się utrzymał, tylko że jak patrzę na zaopatrzenie ogólne, to jakoś więcej ma Wania. Ma 51 dron. Na dole to ładnie widać, a laser tylko 39. Coś gdzieś poszło nie tak. I aż nie wierzę. Laser ma mniejsze wojsko i mniejszą ekonomię. Oj, to była też fatalna eksplozja. Okej, no zaczynam się bać o lasera. Zauważmy też, że Wania przecież posiada ulepszenie do zerglingów. Jak to się stało teraz? Że laser tak właśnie jest w plecy, przecież no to równe wymiany względnie były. Przynajmniej już wszystkie 6 ekstraktorów widzę, że zajmuje Polak i pewnie je zbiera, z nich zbiera. Natomiast Wania dopiero teraz dostawia jeszcze 3 ekstraktory, czyli w teorii powinien mieć więcej gazu laser, ale jak patrzę na liczby, to no, jeżeli będzie różnica jednego mutaliska, to już dużo. Dziwne to z Iwizji, szczerze mówiąc. Zawsze był to chaotyczny matchup dwóch zergów grających na siebie jak dwóch nożowników. I kto pierwszy trafi. Okej, dobrze, że tylko jeden Bailing eksplodował u Polaka. No bo w ten sposób drony przeżyły. Ale teraz można je łatwo dobić tymi zerglingami, dlatego Wania chyba się tak tutaj napatoczył. No ale jest odpowiedź, jest reakcja, jest w porządku. No, na szczęście laser ma trochę więcej zerglingów w tych walkach, dlatego może je brać, bo do tej pory no, nie miał ulepszeń. No i wymieniamy się. Najgorsze byłoby teraz, gdyby Wania się rzucił na lasera. Większą chmarą mutali i do tego królowe. Oho, no Mikołaj, widzisz już. Niestety widzisz, co się dzieje. Jeszcze jedna akcja Wani. Bardzo ważne, żeby laser nie tracił tylu dron, ile traci. Tam cały czas te zerglingi chyba atakują, ale no dobra, 4 drony. Nie tak wiele. Obaj gracze już wiedzą oczywiście o taktyce przeciwnika. Sprawa jest prosta i niepokrętna. Mutalisk! jak w zasadzie w StarCraftie 1 dokładnie tak to było na wysokim poziomie. Progamerzy praktycznie zawsze grali mutaliski kontra mutaliski, rzadko było to coś innego. No chyba, że jakiś atak z zerglingami, no ale zerglingi i mutaliski to była... to były dwie jednostki, które w zasadzie w każdym ZVZ się pojawiały i najczęściej się na nich kończyło. No jeszcze Scourge, dobra, ci kamikaze, no też oczywiście byli. No i zaczyna się robić trochę cieplutko, bo znowu Wania zaatakował drogą lądową i znowu urwał kilka dron i to już... Oho! Któryś raz! Nie ma za bardzo królowych tutaj laser. To mnie boli, bo laser co prawda może w motaliskach ma teraz drobną przewagę, ma kilka sztuk więcej i będzie mieć też ulepszenie do nich, ale no jednak no nie może no, tak grać jak gra, bo jak znowu zerglingi mu wjadą w trzecią bazę, zwłaszcza gdy on wyleci motaliskami na mapę, to trochę pozamiatane. No i jest wymiana, mocna wymiana. Laser jeszcze przed plus jeden zawalczył, nie jest to idealna sprawa, ale teraz już posiada ulepszenia. 19, 18 mutalisków do 13. Spadają gwałtownie oba obozy mutali. O, laser pięknie za ciosem i wyklikał te ranne mutaliski, czego chyba nie zrobił Wania, jak dobrze widzę. Tak. I teraz laser wyleczy te obite mutaliski, powróci i to już będzie duża dysproporcja na niekorzyść rosyjskiego zerga. No ale równie dużą dysproporcję widać w dronach. Znowu Wania niszczy 9 sztuk. No, bardzo uwiera. I celnie atakuje ten zawodnik. Chyba musi zrobić trochę bane'ów laser. Przynajmniej tak z 2. Może 3, może 4. Bo jeszcze trochę takich zerglingów, no i po prostu laser polegnie przez brak wydobycia. Już teraz Wania zbiera po prostu więcej. No nie, laser nie walczy. Ulola, Wania ma w ogóle 4 bazy. No teraz już laser ogranicza wydobycie. Ale tak być nie powinno. Jeszcze jedna królowa wyłapana. No nie może tak być, no. Laser
nie może dać czasu przeciwnikowi. Jest kolejna awantura. Laser wieży ma cały czas przewagę w ulepszeniach, ale liczba metalisków niebezpiecznie bliska. Nawet królowa tutaj przybyła, żeby pomóc, może coś wyleczyć. Ajajaj. No dobra, jeszcze żyje laser. Nie była to zła wymiana, całkiem w porządku. Oho. No ale teraz jeszcze stracił jakiegoś linga. A najgorsze, że traci to wydobycie i bardzo ciężko cały czas jest to odbudowywać. Laser chyba wysyła teraz dokładnie wszystko na kontratak. Już się nagrał. A teraz chcę skończyć powietrze Wani. Okej, w mutaliskach udało się zwyciężyć, ale w dronach Polak jest w opłakanym stanie. Ma tylko 19. No lepiej już nie będzie. Musi skończyć, musi wygrać tu i teraz. Oj, udało się naprawdę? Boże, laser aż się tutaj... Aż ręce na twarz. Ale to typowa gra lasera, ja cały czas wątpiłem. A on i tak jakimś cudem wygrał. I on tak już wiele pojedynków tutaj takich stoczył. Bardzo ładna gra. Ale no, taka trochę bliska. W dolnym lewym rogu w kolorze czerwonym Wania z Rosji. Mutalisk kontra Mutalisk w Heart of the Swarm było lepsze, a nie takie same? W górnym prawym rogu X, Komago, Elazer. Tak jest, dzisiaj dla odmiany będę komentować z monitorem nawet. No. Paczerka już zagrana. Czy laser tam się uśmiecha jakoś? Czy mi się wydaje? Tak jakby... Z czegoś się bardzo śmiał. A może coś już wymyślił na wywiad, jakąś puentę. Może tak. Przygotował żart, powiedział sobie, no to się uśmiał chociaż, ale wie, że teraz musi się w miarę jakoś wczuć w rozgrywkę. No i zagrać coś sensownego. Nie no, pierwsza mapa, szczerze mówiąc, no, wydawało się, że należy do Wani. Ale jakoś tak jest na tych turniejach, że często ten lepszy gracz może nawet zagra słabiej, ale potem dzięki jakimś detalom i często dobrym decyzjom powraca i wygrywa. Dobra, hacza zakończona. Wielka mapa. Ty, laser znowu jakoś taki uśmiechnięty. Może faktycznie ktoś mu żarty opowiada. No bo niemożliwe, żeby taki uśmiech szczery był w momencie, że jak zobaczył po prostu zwykłą ekspansję, albo jakiś stand-up sobie puścił zamiast muzyki. Nie wiem, chociaż nie wiem, czy laser jest fanem stand-upu. No dobrze. Pełna gotowość oczywiście do rozgrywki. Mam nadzieję, że tym razem laser będzie dużo lepszy na początku gry, bo znikąd wręcz pojawiła się ta przewaga Wani. Tak jakby laser, nie wiem, nie injektował, a może faktycznie trochę gorsza była kontrola u niego. No nie zamierza jakoś się wbiegać w te bejny chyba Wania. Laser jak dzielnie walczy. Nie, fajna kontrola. Myślę, że godna pochwały, ale oczywiście nie do końca
tutaj Wani zależy na tym, żeby się rozbić na Bane'ach, czy nie wiadomo jak atakować. Chciałby zniszczyć haczerkę czy królową, ale widać na pasku produkcji, że Wania robi taki atak dwuetapowy. Pierwszy etap w zasadzie za nami, to były te zerglingi. Drugi etap to roacze. I jeszcze też na pewno trochę zerglingów zobaczymy. Laser dokłada Roach Warren, trochę późno. Ale dokłada. Teraz powinien odkładać kasę, Overlordy już ma. Oho, te cztery drony to takie przydatne jak drzwi do lasu teraz będą. To nie jest dobry znak, wydaje mi się. No wszystko rzuci do ataku chyba Wania. Chociaż Wania zrobił też parę dronek, tak ze 3-4. Teraz robi dwie kolejne, okej, to jest... Ja tego już chyba nie dogonię. Nie no, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, jakie są założenia u Wani, bo... No po co zrobić tyle roach, jak nie atakujesz? Chyba, że on atakuje. Ale żeby teraz mieć właściwą proporcję minerałów do gazu, to potrzebował tych parę dron. No ale teraz znowu 6? Nie no to... Nie, no tutaj Wani nie wróży sukcesu, bo po prostu Elazar miał dużo więcej dron, dużo szybciej. A grają teoretycznie to samo, czyli roacze. No bez najmniejszych wątpliwości się obroni. Mikołaj, gdyby była taka potrzeba. Co, laser w końcu zaatakuje? Nie, on też chyba wychodzi podobnie jak Wania, żeby zamarkować atak. A tak naprawdę się wycofać. Wania trochę łyka przynętę. No, sensowne te niby wybuchły Bane'ów, ale nic wielkiego nie zrobiły, tak jak zerglingiwani po drugiej stronie mapy. Ładnie wykorzystuje kontrolę swoich jednostek Polak, ale skrócił dystans Wania, no i przynajmniej kilka roachy wyciągnie. Bardzo dobre otoczenie tych kilku Ravagerów. Chyba nawet nie ukończą się w tym tempie. No i nagle laser jest w dwóch miejscach. W jednym się broni przed Wanią, w drugim atakuje Wanię. Co się dzieje? No dobra, widocznie tak wygląda gra, jak się miało przewagę na początku. Przynajmniej nie zobaczymy, znaczy chyba nie zobaczymy motalisków, bo gdyby miały być, to by... Oho, mniej więcej teraz Spire powstawał i chyba Wania się jednak zamierza skusić. Christianer 01, okej, dzięki za info. Tak, Christianer gra równolegle z Blajem, może nawet nam tutaj ten panel wyskoczy. Widać już Spire, dobrze, spokojnie. Czy rozumiem, co się dzieje w tej grze? Nie no, tutaj akurat było dość prosto. Laser po prostu lepiej zagrał między tak, w początkowych minutach gry. Trochę szybciej zadronował. Ale też bardzo dziwnie się Wania zachowywał, bo zadronował, ale jednak robił roach Olina, ale w sumie to nie zrobił jakiegoś ataku z roachami, tylko robił te roachy i drony i roachy. Może taki dziwny styl gry posiada. Może tak wygląda te Zivizi. Ale najważniejsze, że laser przy życiu. Ale i tak ładną przewagę stworzył Polak, że z takiej niewielkiej gospodarki teoretycznie robi Wania na wszelki wypadek trójkę mutalisków, bo to zawsze powinno odgonić przeciwnika.
No, pewne rzeczy się nie zmieniają, tak jak Roach Warsy. No i chyba po prostu chcę ograć przeciwnika, atakując w kilka stron laser. Tutaj nie ma wielkiego pomysłu, wielkiej filozofii. Rozproszę ci pokonać. Myślałem, że trochę inaczej go ogra. Może raczej czymś dłuższym na przykład, bo to jest... To takie szybkie. W ogóle Gwania musi latać od bazy do bazy. Bidulek. 22 drony zniszczone, on dalej będzie biegał chyba. No w końcu zmęczy te roacze, w końcu zmęczy atak lasera, ale laser już ma kolejny. O, na dole jest wynik Black Christianer. Nie oglądajmy więcej z Divizji. Spokojnie, nie jest chyba aż tak źle. O, już mamy Hedry, czyli odpowiedź na Mutaliski w końcu. No moim zdaniem z Divizji Raynor serial kapitalny. O, i teraz dwa Bejny. Ciekawe, je wysadził laser. Jak tylko wyczuwa Polak okazję do przechwycenia kilku jednostek, to z niej korzysta. Przewaga już od dłuższego czasu. O, rozbudowywana. No i proszę, Wania już ma dość tego, że jest cały czas otłukiwany. No, w porządku, w porządku. Tak, tak, druga mapa już dużo spokojniejsza, dużo pewniejsza. Na tej pierwszej były wątpliwości, jak były Mutalisk Warsy. Ale na drugiej easy. Dobra, brawo Elazer. Lazerek się cieszył? No może troszeczkę. A, dobra, bo ja się zastanawiam, co chcę zrobić, ale może faktycznie na wszelki wypadek. Tak jakby był wywiad. O, ja znam tę piosenkę. Znaczy chyba. To jest No Copyright Sounds. Czy oglądałem SOS-a na Zauna? No, troszeczkę zerkałem. Nie jakoś dokładnie, tylko tak bardziej na wynik. Czy jakoś super zdziwiony nie jestem, chociaż przewidywałem SOS-a. Pomyślałem sobie, o, może SOS wraca, jego duch przemawia. No, ale okazało się, że nie bardzo. Czy Geralt już nie może wyjść z grupy? Może, tylko ma po prostu ciężkie zadanie. Musi pokonać na przykład Showtime'a. Przydałoby się. Bardzo.
Wujek, bardzo dziękuję. Nie spodziewałem się właśnie tak swoją drogą. A jeszcze nie wiem, czy będzie w sumie wywiad, to może przyłączmy się na to. No dobra. Wujek, 2345, o no i tak jak brzmi donate, 2345, bardzo dziękuję. Wujek. I jest szansa, że będzie Elazer, a raczej wywiad z nim. Dobra, dziękujemy. Siema Koczer. Nie, Adblocka chyba nie trzeba reklamować, zwłaszcza w Polsce. Siema stary Hydralis, cześć, cześć. Dobra, witamy po przerwie. Dobra. Nieważne. No zobaczymy, czy będzie laser, czy nie będzie. Zauważyliście, że zawsze za dnia Bitcoin trochę droższy niż w nocy? O jakiejś takiej... No prawie zawsze niż taka 3, 4, 5, 6, 7, 8 w nocy. Elo HS od razu. Wykombinował. Może będzie, może nie będzie. Użyte.